Dalszy ciąg dalszego ciągu. Dzisiejszy odcinek nie ma jakiegoś tematu przewodniego. Jest kilka rzeczy, na które zwróciłem uwagę od ostatnich taśm prawdy i chciałem się nimi podzielić. Zapewne jak zwykle nie będzie to nic odkrywczego, ale do Kolumba mi daleko i do Kulomba również. Nie wspominając już o Kolombo, ale tego pewnie już nikt nie pamięta. Zresztą tych wcześniejszych nawet ja słabo kojarzę, malarze chyba jacyś. Tak więc na samym początku chciałem wzorem innych zrobić film z cyklu pytania i odpowiedzi, ale zrezygnowałem. Dlaczego? Stwierdziłem, że tak naprawdę nic tym nikomu nie przekażę. Nie zmniejszy się ilość zadawanych mi prywatnie pytań, a i tak pytania, na które odpowiem w filmie, będą się nadal powtarzać. Chyba że będzie to seria filmów, w których będzie odpowiedź tylko na jedno, konkretne pytanie. No i samo pytanie będzie w tytule filmu. Ale o tym jeszcze pomyślę. Dobra. Koniec tej prywaty, choć częściowo moje przemyślenia wiążą się z pytaniami i odpowiedziami. Nie wiem, kto w historii akwarystyki zadał pierwsze akwarystyczne pytanie, ale z pewnością otworzył puszkę Pandory. Pandora to nie jest ryba, jakby co. I na pewno nie była w oleju. Ludzie zadając pytania oczekują odpowiedzi. Czasami mam wrażenie, że w akwarystyce na wiele pytań po prostu nie ma prostych odpowiedzi. Czasami, że w ogóle takowych odpowiedzi nie ma. Takim pytaniem jest to, które często mi zadajecie, czyli jak ty to robisz, że tak ci wszystko rośnie? To pytanie mnie wręcz prześladuje. Ostatnio otwierając lodówkę miałem wrażenie, że pasztet podlaski też się o to pyta. To jest właśnie pytanie bez odpowiedzi. Bo co mam na to odpowiedzieć, skoro ja nic nie robię, żeby rosło? Zdaję się po prostu na naturę i wszystkim polecam ten sposób. Rośliny. A jak wiadomo, ja zawsze tylko o akwariach roślinnych rozprawiam. A więc rośliny wodne do wzrostu potrzebują światła i wody. Dobrze, to jest wielkie uogólnienie. Potrzebują do wzrostu przeróżnych pierwiastków, które są w wodzie, tak zwanych makroelementów, jak azot, potas, fosfor, wapń, siarka, magnez i sód. I tych makroelementów potrzebują bardzo dużo. Są też mikroelementy, czyli żelazo, cynk, miedź, mangan, molibden, bor, kobalt i chlor. Mikroelementów zużywają znacznie mniej, ale to nie znaczy, że mogą ich nie mieć. Dobra, zrobiło się naukowo, a tu trzeba w prosty sposób. Wszystkie te pierwiastki rośliny mogą sobie w buty wsadzić, jeśli nie ma światła. Dlatego zbyt długie zaciemnianie roślin kończy się ich padnięciem na plecy. Człowiek też może żyć bez tlenu. Rekord we wstrzymywaniu powietrza należy do Ricarda da Gamma Bahii i wynosi 20 minut. Ale po tym czasie nawet Ricardo pada na plecy jak zaciemniona roślina. Więc to właśnie światło stymuluje wzrost roślin. Dzięki niemu zachodzi fotosynteza. Ale akwarystom nie będę tłumaczył, co to jest fotosynteza, bo to wstydnie wiedzieć. Na czym polega ten super myk, dzięki któremu wszystko w akwarium rośnie tak jak chcemy? Na zapewnieniu odpowiedniej ilości światła i odpowiedniej ilości mikro i makroelementów w wodzie. I nic więcej. Oczywiście tu pada setka pytań w stylu, ale jak to zrobić? Co jest potrzebne? I tak dalej, itp. I tu jest ten mój problem. Bo kiedy ja stawiam akwarium, nie zastanawiam się nad takimi pytaniami. Kiedy rozumie się akwarium, zrozumie się procesy tam zachodzące, takie pytania wydają się po prostu śmieszne. Powiecie, że to herezje, bo jak opanować tak koszmarnie ciężką wiedzę? Przecież to trzeba mieć lata doświadczeń, siwą brodę jak Gandalf i selfie z Piłsudskim. Albo chociażby z jego kasztanką. Nie z kaszanką. Nie no, coś trzeba wiedzieć, no, ale bez przesady. Zastanawialiście się, dlaczego wszędzie ludziska piszą i mówią, że w akwarium powinno być jakieś pół wata światła na litr wody? Że zapewne wynika to z jakichś poważnych badań, poważnych naukowców i ekspertów? No, to trzecia prawda księdza Tischnera. Nie twierdzę, że nie prowadzono badań nad roślinami wodnymi i ich zapotrzebowaniem na światło. Ja tylko chcę powiedzieć, że to pół wata to takie ogólnie przyjęte światło debiutantów, które niektórzy nazywają bezpiecznym. Prawdy w tym nie ma absolutnie żadnej. Pół wata na litr jest tak samo niebezpieczne jak 0,1 wata na litr czy 4 waty na litr. I mówię całkiem serio. Jeśli ktoś żył w przekonaniu, że pół wata na litr zabezpiecza przed glonami i przypadkową ciążą, to nie miał racji. Nie zabezpiecza przed niczym. Jest po prostu pierwszym stopniem oświetlenia, przy którym wzrost odnotowuje większość roślin akwarystycznych.
Dlaczego graniczną liczbą oświetlenia jest 1 watt na litr? Tu się kłania po prostu ekonomia, bo na cholerę palić więcej światła i za nie płacić, skoro przy tym 1 wacie wszystko będzie rosło. A po drugie, większe oświetlenie może spowodować całkiem nienaturalne zachowania roślin, czyli na przykład płożenie się i karłowacenie. Ja osobiście uważam, że najciekawiej robi się w akwarium w przedziale między 1 a 2 waty na litr. Ale nie stosuję tak mocnego oświetlenia właśnie ze względów ekonomicznych, a nie z powodu strachu przed glonami. Więc pierwszy punkt wiedzy tajemnej o akwarium to odpowiedni dobór światła w zbiorniku. Zrobiłem o tym film, więc możecie sobie zobaczyć, jak powinny być dobrane świetlówki. Dobór jakości i ilości światła powinien być najbardziej przemyślanym wyborem przy zakładaniu akwarium. Wiemy, ile kosztują wszelakiej maści pokrywy czy belki oświetleniowe, więc najpierw trzeba się zastanowić, jakie rośliny chcemy mieć w akwarium. Czy są to gatunki światłolubne, czy też nie. No niestety, nikt tego na tacy nie poda. Trzeba się trochę wysilić i samemu to sprawdzić. Książki, wujek Google i fora dadzą odpowiedź. Akwarysta zmienny jest jak kobieta. No chyba, że jest akwarystką, to wtedy jest podwójnie zmienny. Ale zmienny jest. I przeważnie na początku mówi sobie, a co ja tam będę startował z takimi wypasionymi roślinami. Nakupię sobie jakichś prostych, to i dużo światła nie będę potrzebował. No i okej, dzisiaj nie będę potrzebował, a co będzie za tydzień, za miesiąc? Okaże się, że zaczną marzyć się trawniczki w akwarium, jakieś czerwone rośliny. I co? I trzeba dokupywać światła, dokładać do pokryw, kombinować, wiercić, przyklejać, mocować i tak dalej. Lepiej jednak brać światło z zapasem, czyli dające około 0,6-0,8 W na litr, z możliwością sterowania tym światłem, czyli możliwością na przykład wyłączenia jednej świetlówki czy zmniejszenia mocy przy LEDach. Czasem trzeba poczekać na następną wypłatę albo rozbić świnkę dziecka, kiedy nie widzi, niż potem pluć sobie w brodę. Pomijam tu osoby, które kupują zestawy akwarystyczne z już ustaloną ilością światła lub też używane akwaria razem z oświetleniem. Dobrze, mamy światło, no i co teraz? Nawalamy taczkę żwiru, nalewamy wody i będzie rosło? No właśnie, że będzie. I to nawet dość gwałtownie. Zaraz po ustabilizowaniu się parametrów fizykochemicznych rośliny zaczną wyżerać wszystko ze świeżutko wlanej wody. Mają tej świeżej wody całe akwarium, mają co jeść. Zaczyna się gwałtowny wzrost. Jak długo trwa? A to już zależy od pojemności akwarium. Dobra, zadajmy sobie to podstawowe pytanie. Skąd rośliny biorą potrzebne im pierwiastki? Są trzy źródła. Pierwsze, woda. Z każdą podmianą wody dostarczamy im nowego jedzenia. Po drugie, z podłoża, które powinno zawierać zarówno mikro, jak i makroelementy. Po trzecie, z odchodów ryb i resztek niezjedzonego przez nie pokarmu. Co mamy w przypadku naszego przykładowego nowo założonego akwarium? Tylko wodę. Przypuśćmy, że na razie jej nie podmieniamy. Rośliny wyjedzą wszystkie pierwiastki, które w niej były. Nie, sorry, nie wszystkie, bo pomyślicie, że ta woda stanie się jałowa. Pozostaną w niej pierwiastki, których rośliny nie będą mogły przyswoić, bo wcześniej wyczerpał się jakiś na przykład mikroelement niezbędny do przyswojenia makroelementu. Zaraz powiem, co się stanie z tymi, że tak powiem, nadwyżkami, które pozostają w wodzie. Drugim miejscem, skąd rośliny mogą brać pokarm, to podłoże. A co my im daliśmy? Żwir kwarcowy. Przypominam wzór SiO2, czyli dwutlenek krzemu, czyli dupa, a nie jedzenie. Czyli nie dostarczyliśmy im nic, czego potrzebują do życia. Żwir to tylko kotwica, która nie pozwala im wypłynąć. Dobra, mamy wyczerpaną prawie wodę z zablokowanymi pierwiastkami, mamy jałowe podłoże, może ryby coś dadzą. Ale nie, ryb nie mamy, bo ich na razie nie wpuściliśmy. Czyli co robią rośliny, które gwałtownie rosły? Jak na giełdzie. Krach! Maklerzy wyskakują przez okna, a rośliny gniją i padają. I tu słychać niektórych pseudoakwarystów. Ale przecież tak kuźwa dobrze rosło. Jak w powiedzeniu, żarło, ale zdechło. No właśnie, zdechło. I co mamy jeszcze w akwarium? Ano przegląd wszelakich glonów. Dlaczego? Bo glony nic sobie nie robią z tego, że roślina czegoś nie może przyswoić. Glony jedzą wszystko, co im w paszczę wpadnie.
Więc stawiając takie akwarium, zapewniliśmy sobie idealną, wręcz podręcznikową katastrofę. Cóż więc chciałem udowodnić? Otóż ten prosty fakt, że rośliny do wzrostu potrzebują ciągłego dostępu do pierwiastków. Jeśli im ich nie damy, padną i wyjdą glony. Jeśli damy im ich za dużo, będą rosły, ale wyjdą glony, które je w końcu zdominują i rośliny padną. Jezu, jakie to jest proste. Trzeba im dać tyle, żeby nie było za dużo ani za mało. No i niestety, trzeba pamiętać, że to światło stymuluje ich wzrost. Czyli im więcej światła, tym rośliny szybciej rosną i szybciej zjadają pierwiastki. W takim wypadku zawsze może wystąpić niedobór pierwiastków, rzadziej nadmiar, choć są magicy, którzy potrafią i w ten sposób załatwić sobie zbiornik. Co więc zrobić, żeby nasze akwarium wystartowało i nie było od razu setek problemów? Przepraszam, że tak mówię, ale to naprawdę proste. Wystarczy przeanalizować potrzeby zbiornika. Przeważnie jako pierwsza rzecz do akwarium trafia podłoże. Jakiego nie użyjemy, jeśli nie jest to jałowe podłoże w stylu piasku czy żwiru, to zawiera pewną dawkę minerałów potrzebnych do wzrostu roślin. Załóżmy, że jest to ziemia ogrodowa, którą osobiście bardzo cenię. Ziemię zasypujemy żwirem i, no i zalewamy wodą. Czyli znów dostarczamy do zbiornika minerałów. Mamy je teraz w ziemi i w wodzie. Tylko nie ma ich kto jeść. Wsadzamy więc rośliny. Jedni mniej, drudzy więcej, a jeszcze inni tak mniej więcej po środku. Mamy jedzenie i żarłoka, który je pochłonie. Ale jak nie włączymy światła, to żarłok nie znajdzie stołu i padnie z głodu. Zapalamy więc światła. Praktyka mówi, że powinno się świecić od 10 do 12 godzin dziennie. Niektórzy twierdzą, że najpierw należy włączyć mniej światła i na krócej. Cóż, każdy ma własną teorię wszechświata. Jeśli im się tak udaje, to super. Ja włączam od razu całą moc oświetlenia w granicach, o których mówiłem, czyli między 0,5 W a 1 W na litr wody i włączam je na 10 godzin dziennie. Długość oświetlenia zależy od roślin, które posiadamy, ale nawet te potrzebujące dłuższego dnia przy 10 godzinach nie zginą. Najwyżej ich wzrost nie będzie optymalny. Zawsze później można ten czas oświetlenia zwiększyć, jeżeli uważamy, że warto to zrobić. A nawet, żeby sobie poeksperymentować i zobaczyć, jak rośliny zareagują. Oczywiście filtry pracują od pierwszego momentu, jak tylko mogą zassać wodę i do nędzy nie wyłączamy ich na noc. Nie mamy jeszcze ryb, ale jak je od razu wpuścimy, popełnimy dwa błędy. Wpuścimy je do nieustabilizowanego chemicznie zbiornika, narażając je na śmierć. Po drugie, dostarczymy kolejnego producenta minerałów w postaci kupy i jedzenia, które im dajemy, a tego już będzie za dużo jak na początek. Rośliny nie dadzą rady tego przerobić. Dlaczego? Bo wsadzone nowe rośliny jeszcze nie zdążyły się zaaklimatyzować. Nie wykształciły jeszcze nowych korzeni. Często chorują po przenosinach i tracą liście. Równie często są to rośliny z upraw nadwodnych, co z automatu prowadzi do procesu wymiany liści na wersję podwodną. Rośliny z żelu muszą przestawić się na życie bezżelowego dopalacza. To wszystko powoduje, że rośliny nie mają jak ani czym zjeść tego, co w wodzie pływa, czyli minerałów, a glony nie mają takich problemów i oporów, więc nie wpuszczamy ryb. Przynajmniej przez 3 tygodnie. To jest według mnie minimalny okres dla stabilizacji akwarium. Takiej prawdziwej, bez wlewania chemii uzdatniaczy. Zresztą ta chemia w niczym nie pomaga roślinom na starcie. Jedyny plus to jest to, że być może po takiej chemii ryby wpuszczone na drugi dzień nie padną. Wiem, że człowiek jest niecierpliwy, ale jak się chce mieć akwarium, a nie szambo, to 3 tygodnie się wytrzyma. Moje ostatnie stawiane akwarium stało bez ryb ponad miesiąc. Oczywiście nie mówię o przypadkach losowych typu niespodziewane odziedziczenie zbiornika, przeprowadzki czy inne kosmiczne ingerencje. Mówię o zakładaniu akwarium z pełną premedytacją przez osoby traktujące tę decyzję w sposób przemyślany. I ja tak właśnie stawiam akwaria, nie zastanawiając się nad sposobem, a tylko nad wystrojem akwarium. Zapewne zapytacie się, czy to gwarantuje brak glonów w zbiorniku. Odpowiadam, nie, nie gwarantuje, ale ogranicza do minimum. Bo wiemy, co z czego wynika.
Jeśli do tak postawionego zbiornika ktoś postanowi dodawać nawozów, to jego decyzja. Do herbaty też można dodawać cukru, ile się chce. Ale zawsze przychodzi taki moment, że cukier już się w niej nie rozpuści, bo nasza herbatka wysyci się cukrem i koniec, finito. Więc te dodane związki mineralne pójdą na rozwój glonów, a nie na obżarte do granic rośliny. One nie przyswoją więcej, niż jest im potrzebne. Jeśli ktoś chciałby to sobie unaocznić, proponuję film Sens życia według Monty Pythona i scenę w restauracji. John Cleese jako kelner proponuje dość obżartemu klientowi na koniec płatek miętowy cieniuśki. Tak właśnie wygląda bezsensowne nawożenie, bo ktoś powiedział, że trzeba nawozić. Tak samo stanie się, jeśli do naszego tak postawionego zbiornika zainstalujemy samo CO2 z butli czy bimbrowni, na zasadzie, bo inni tak mają. CO2 zwiększy szybkość zjadania minerałów aż do kompletnego ich braku. Wtedy ani podłoże, ani podmiany wody, ani ryby nie nadążą z produkcją. Rośliny zjedzą co jest i się zatrzymają, a glony będą rządzić. Glony są zawsze w akwarium. Jeszcze raz, bo niektórzy nie dosłyszą, nie wierzą, czy też nie chcą uwierzyć. Glony są zawsze i wszędzie. Amen. W formie zarodnikowej są wszędzie, nawet na tym ekranie, na który patrzycie, w kawce, czy piwku, które popijacie, czy też w powietrzu, którym oddychacie. Cała zabawa w akwarium polega na tym, aby nie dać się tym formom zarodnikowo-przetrwalnikowym zbytnio rozwinąć. Jeśli na początku, przy zakładaniu akwarium, popełni się błędy, których efektem są przeróżne glony, ich naprawa jest praktycznie niemożliwa bez całkowitego restartu. Ja nie chcę dawać jakiegoś przepisu na akwarium w stylu Mozart wie wszystko i nikt inny się nie zna na akwariach. Znają się i to bardzo wiele osób. I to znają się znacznie lepiej ode mnie. I uwierzcie, że lubię ich słuchać, bo potrafią przekazać wiele przydatnych informacji, na przykład o dodawaniu odrobiny soli do akwarium. Po co? Ano, poszukajcie, popytajcie. Wracając do tematu, moje akwaria nie potrzebują CO2 i żadnego sztucznego nawożenia, ale ja nie jestem do tego negatywnie nastawiony, pod jednym warunkiem, kiedy akwarium jest w pełni kontrolowane pod względem testowania wody, kiedy poziom minerałów potrzebnych do wzrostu roślin jest ustalony i ich braki uzupełnia się precyzyjnym dozowaniem, a nie jakieś akcje w stylu trochę dolałem, bo mi się wydawało, że coś słabo rośnie. Czy też dałem potas, bo to pewnie brak potasu. Nie sprawdzałem tego, ale tak mi powiedzieli. Co prawda to moje akwarium, a nie ich. Jak się poprawi, to będą obrastać w piórka. Jak się spierdoli, to znikną i nie będą się przyznawać, że to jednak nie był potas. Powiem taką małą herezję. Jak ktoś pyta, jak zwalczyć danego glona, powinno się odpowiadać: zrób restart i postaw wszystko według zasad. Potem prowadź akwarium według zasad. I zanim wykorzystasz czyjąś radę do ingerencji w zbiornik, zastanów się 3 razy i skonsultuj to z teściową. Jeśli teściowa jest jednocześnie farmaceutką, to już prawdziwa ekstaza. Na koniec tego przynudzania, przy którym połowa usnęła, powiem jeszcze, że sukces w akwarium przynosi zrobienie wszystkiego tak, jak trzeba. A nie myślenie, że sama ziemia ogrodowa czy podłoże Ada załatwi nam sprawę. Tu nie ma jakiegoś złotego środka. Belka LED-owa gówno da, jak akwarium jest źle założone. Akwarium ma być przyjemnością, a ja mam wrażenie, że pośród nas akwarystów jest zdecydowana grupa masochistów, która z premedytacją dąży do zrobienia sobie dobrze poprzez popsucie nawet najprostszych rzeczy. Podsumowując, jak Mozart stawia nowe akwarium? Po pierwsze, prosto, żeby nie spadły. Po drugie, robi podłoże z ziemi ogrodowej z dodatkiem lignitu, zakrywa to żwirem, zalewa wodą, sadzi rośliny, włącza światło na 10 godzin, jakieś 0,6-0,7 W na litr, włącza filtr, idzie siku, ale nie do akwarium, potem myje ręce i czeka miesiąc na stabilizację zbiornika. Raz na tydzień zmienia jakieś 10-20% wody, wywalając jakieś padnięte fragmenty roślin. Po miesiącu wpuszcza ryby w ilości nieznanej naukowcom, a potem siada w fotelu i kręci dla Was filmy. Hasło na dziś to Ciecierzyca Pospolita. Kto obejrzał do końca, to je poznał, a kto nie, to jego strata.